Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Star Wars Jedi Upadły Zakon. Dzisiaj będziemy kontynuowali przygodę Kala, którą ostatnio zakończyliśmy na planecie Ilum i już przylecieliśmy na Datomirę. I teraz będziemy musieli udać się do tutejszej świątyni, by Kal mógł sprostać ostatecznej próbie przed zdobyciem cennego Astrium, które pozwoli nam odzyskać holokron z planety Bogano, by dowiedzieć się, gdzie są dzieci czułe na moc. Co pozwoli oczywiście wspomóc nam odbudowę Zakonu Jedi. Przypomnę też szybciutko, że ostatnio udało nam się odbudować nasz miecz świetlny. Tym razem posługujemy się żółtym mieczem świetlnym. Żółty miecz świetlny jest jakby taką oznaką strażnika Jedi, czyli Jedi reprezentującego równowagę w mocy. Nie typowego wojownika czy typowego mistrza mocy, a właśnie takiego, który pośrednio specjalizuje się we wszystkim po troszku. Są te truposzaki, które... Wszystkie? Chyba wszystkie. Ładnie. Tutaj brakuje nam górne zduszone klify. Brakuje nam jednego sekretu i dwóch skrzynek. Chyba chodzi o całą Datomirę. Dwie skrzynki, jeden sekret. Zapewne w tej świątyni może coś znajdziemy. Ale czy ja dobrze idę? Powiem szczerze, że zupełnie nie pamiętam, którędy mam iść. Zobaczcie, tu mam coś jakby nieodblokowane jeszcze. Tu jest wejście do świątyni. A, akurat będę mógł spróbować zahaczyć o tą windę być może. Kto wie, kto wie. Ale którędy mam iść? Datomira jest strasznie zagmatwana. Strasznie wielka. To jest oczywiście plusem. Poradziłem sobie bez problemu z tymi truposzami. Idziemy przed siebie, nie ma co. Aha, tylko że tutaj nie ma gdzie iść przed siebie. To może tędy? Teoretycznie w dobrym kierunku się przemieszczam. Powiem wam, że się trochę gubię tutaj na tej planecie. No ale dobra, spróbujmy. Powiedzmy, że tędy. Dobra, jesteśmy. Tam na górze widać łowcę, jakiegoś łowcę nagród. Nawet dwóch. Znowu z rybnicami. Brzęk. Puszczy. Tak
Dobra, let's go. Ładnie. Nie dajesz rady? Anki pokonany. Udało się. Teraz Brzęka muszę zabić. Oś ty świnio. No to panie. Zdycha. Malun. Bidi, syn. Ej, Bidi. Nie wyliniesz się. Pływało gorzej. Zamiotę go. Brzęk pokonany. Ładnie poszło. No i zobaczmy teraz, co tam się w tej świątyni będzie działo. Tutaj oczywiście mamy punkt kolejny zapisu. Tyk. Dodamy sobie punkt umiejętności. I oczywiście odzyskamy wszystkie stymy. Opóźniona kombinacja jest fajna. Dobra. Mamy wszystko. Pokonaliśmy Brzęka i Antiego. A teraz czas na kolejną próbę Jedi. Że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Ponowna walka z mistrzem. Tylko na tyle cię stać? No, dawaj mistrzu to podnieś. Zginiesz tutaj, jeśli nie będziesz lepszy ode mnie. Broń, którą władasz wciąż jest moja. Ładnie. Ale czy siła to odpowiedź? Nie. Mistrzu. Nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie. I twoją ofiarę. Pamiętaj, wytrwałość ujawnia ścieżkę. Udało się. Bracia nocy kolejni. Nie wygrasz, obcy. Przebije się. Wracaj tu! Ładnie. Gdzież tam strzelający datnosz jest? Twoja taktyka nie działa! Ładnie, teraz poszło. Spróbujemy tutaj na górę. Pewnie się właśnie można wspinać.
Ajajaj. Ej, jak ja mam tutaj wejść? Skoro tu się można wspinać, to na pewno można tam wejść. Nie ma takiej opcji, żeby się nie dało wejść. Aha, w ten sposób, dobra. I co tutaj mamy? Echo! Wyczujemy je. Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Taron Malikos i siostra nocy. Kurczę, tutaj razem. Pewnie jeszcze dalsza część wspomnienia będzie. Na poległe siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikosa. Ej, ale czy ona się nauczyła, a czy on się nauczył tej magii, czy nie? Pewnie jakaś będzie konkluzja właśnie z nimi. Tylko jaka, zaraz się dowiemy, być może. Oho. Więc powróciłeś. Odważny. Ale głupi. Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Moc. Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium. Ja mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas. No, generał Grievous. Mój lud. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Tam jest ten Taron Malikos. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Tak jak wy. Zanim podejdę do tego Malikosa, jeszcze tutaj widzę, jest jakieś wejście. Jeszcze jakiś echo mocy. Stało się tu coś okropnego. Wielka rzeź. Mamy kolejny punkt umiejętności. Zabili swoich, bo obiecano im władzę. Miejsce pochówku. Może tutaj gdzieś jest pochowana matka Talzin, czyli przywódczyni właśnie sióstr nocy. Ej, a ja nie będę miał żadnego tutaj punktu zapisu? Słabo. Dobra, Malikos. Cal Kestis. Malikos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie?
Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. To prawda. Akurat ogłuszeni tym ma rację. Dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Datomira będzie twoim grobem. Oczywiście czerwone. Jesteś zbyt wolny. Bywało gorzej. Uniki cię nie uratują. Okej. Ładnie. Okej, ładnie się udało. Nie jesteś zbyt szybki? Dalej! Zabij mnie, jeśli się ośmielisz! Jedi nie walczą, by zabić. Ładnie teraz się udało. Szczęśliwy traf! Nieszczęśliwy traf, to był skill! Mój umysł jest czujny! Nie zdołasz unikać śmierci w nieskończoność! No dalej! Widzisz padawanie? Jestem skupiony! Ładnie teraz opuścił gardę, trochę dostał, kilka ciotni. Boż ty świnio, używasz mocy? Ładnie. Aj, nie wyczułem tego. No dalej! Chcę uleczyć. Szybkie! Ładnie. Ajajaj, nie zdążyłem uniknąć ciosu. Bezwartościowy Jedi! Ah. Szczęśliwy trap! Dobra, udało się. Żyjemy, żyjemy, póki co. Aż ty świnio! Aj, nie udało się uniknąć. Pokonaj mnie! Mówisz, pokonam cię. Pokonać cię znaczy. Boż ty! Blokujesz moją moc. Aj. Tylko tchórze uciekają. Udało się. Ładnie. Ekstra! Aż fajnie to wygląda. Poszliśmy. A ja myślałem, że do mnie dołączysz! Goal. King Jedi! Merin! Pomaga mi. Nie masz praw do Datomiry. Nie masz praw do naszej magii. Ah!
Kurde, rzeczywiście jest silny, ale z Vaderem raczej nie ma większych szans. Jeszcze żyjesz. Nawet z Darthem Maulem nie miałby większych szans. Tutaj jestem mały! To nic takiego! Jestem dla ciebie zbyt szybki. Ha! Prawie się udał. Ledwo to poczułem. Walczymy. Nikt mnie nie zatrzyma. Aj. Nie pokonasz mnie! Ładnie. Jeszcze jeden czy dwa ciosy w niego tylko. Mam jedno uleczenie. Ajajaj. A nie? A nie? Uff. Ładnie. Pokonaliśmy go. Co to jest? Tak jak mówiłeś, Malikosie. Datomira będzie twym grobem. Dobij go, Merin. Mamy okropna śmierć. Zakopała go w ziemi dosłownie. Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. Tarun Malikos pokonany. Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca, Zepho, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Miło z twojej strony. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz. Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co. Kal. Nie marnuj czasu. Nie marnuję, dobra. No to jest miejsce, żeby zapisać i myślę, że zapiszemy sobie po pokonaniu Taruna Malikosa. Mam nadzieję, że wam się podobała ta walka. Dwa razy trzeba było spróbować, raz zginąłem. No trudno, nie udało się, za pierwszym razem było blisko. Ale drugi raz już poszedł dużo, dużo, dużo lepiej. Także... mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało lub jeśli może uważacie, że bardzo lamiłem, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subika na kanale. A ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie zdobędziemy już Astrium i prawdopodobnie będziemy musieli wrócić na planetę Bogadą. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Na razie.